Witamy to wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj niedzielę, słoneczko świeci, ale nadal nie jest za ciekawie. No ale do rzeczy, słuchajcie. Dzisiaj o tym lalusiu z Bombasu. Po prostu Wojciech S. tak się błaźni w tych Niemczech, robi z siebie takie pośmiewisko, że po prostu, no, nawet na szkole nie robił takich cyrków, jakie tam odwala, szczerze mówiąc, naprawdę. Z tego, co mi się wydaje, to już chyba trzeci dzień łoi, na szkole to tylko wąchał. A tutaj, słuchajcie, przerzucił się z włochania z kolei na chlanie codziennie, bo to już jest chyba trzeci dzień z rzędu. I wczoraj pił, i przedwczoraj, zresztą tam jest, prawie codziennie już pije. Także, i dzisiaj od rana widzę znowu to samo, ale to co działo się, słuchajcie, w nocy, i dzisiaj rano, no to powiem wam, że szczerze należało mu się, w końcu mu się należało, że dostał w łypę, bo Krzywy, tak na dobrą sprawę, szczerze wydaje mi się, że on jest, najmniej tam pije i fajnie, że jakoś tam normalnie funkcjonuje, że się trochę ogarnął. Uważam, że on jest tam najmądrzejszy z nich wszystkich i taki nawet w porządku mi się wydaje chłop. I oczywiście standardowo coś tam do tego majora powiedział, a ten już rząd do niego coś tam brącha. No i stał i oczywiście znienacka z partyzanta liścia mu sprzedał. I bardzo dobrze, że Krzywonos w końcu zareagował i dostał łypę, proste. Teraz ma kurczę taką śliwę. Należało się jak najbardziej. Oczywiście nie mógł już wstać drugi raz, wielki cwaniaczek, że on jeszcze wstanie, ale już nie mógł wstać i drugi raz dostał. Także naprawdę, to było do przewidzenia i bardzo dobrze, że już nie ma ochronki, nie ma, nie będzie tego czegoś takiego, że on będzie sobie, bo on po alkoholu włącza mu się agresor, tak na dobrą sprawę po alkoholu, on w ogóle nie wie co mówi. Nie wiem, nikt nawet nic złego do niego nie powie, a on już z łapami po prostu startuje. Także, bo Krzywy tak na dobrą sprawę nic złego nie powiedział, a on od razu mu z liścia. Widać, że kurde, przeszłość daje się we znaki i no, to, że siedział i x lat i w ogóle całe jego życie, no, ta agresja i te takie zachowania jakieś dzikie, jak taki dzikus z lasu wypuszczony, no niestety te jakieś takie odruchy mu zostają, taka ta agresja, kurde, nie wiem. Dla mnie po prostu, no błaźni się całkowicie, nie? Ale bardzo dobrze, że dostał. Jestem za. Oczywiście nie jestem za przemocą, za agresją i tak dalej, ale sam zaczął, on sam prowokuje i do tego, do jakiejś tam bójki. To jest tylko i wyłącznie jego wina i bardzo dobrze, że już w ogóle to nie reagują, proste, a może się, jakby siedział cicho i by się nie odzywał i sam się nie rzucał i zupełnie, i to na pewno by nie obegał. A tak, to niestety, no, jego ten, ale musi się nauczyć szacunku i pokory, a nie wiecznie od samego początku jak przyjechał, co to nie ja, a ile ja, a ja podatki płacę, a ja działalność mam, a mi stać na wszystko, a ile on ma pieniędzy, a jakie ciuchy, a jakie to sram, to tamto i ich to nie interesuje chłopaków. Oni mają to gdzieś. Kim on jest, co on robi, oni go mają takie, on jest dla nich taki malutki. Bo on na niczym się nie zna, nic nie potrafi. Tylko on ma jakieś takie przeświadczenie, że jest gwiazdą YouTube i ma wielkie mniemanie o sobie. Także, ale niech ma, to jest to samo co Stachu Bandyta. No, niech żyje, niech żyje z tą świadomością, chociaż tak wiadomo, że jest, no niestety, ale... że tak powiem, dno. No, jeszcze wracając do tego, bardzo dobrze. No i dzisiaj dane oczywiście standardowo, też dalej alko. Ale kurczę, zaczął płakać, wielki płacz lament, on chce wracać, zaczął wydzwaniać gdzieś tam, żeby po niego przyjechali, bo go zostawili samego, bo Kreci poszedł do domu, a on został na noc tam sam. Ojejku, jaki przestraszony laluś. Co, już ten? Już się boi, że znowu oberwie? I teraz sobie wyobraźcie takiego, ja sobie nie wyobrażam się takiego chłopa, nie? Takiego kurde ciajmady, nie? Który kompletnie na niczym się nie zna, nic nie potrafi i nie wiem, rżnie jakiegoś cwaniaczka na trzeźwo. A kurczę, jak, znaczy się, no w ogóle, cwaniaczka jak przyjdzie co do czego, to ojejku, on płacze, bo on już tęskni za Polską, bo tam go szanują, a tutaj go nie szanują. No kuźwa, nikt go nie szanuje, tylko on ma takie, nie wiem, w głowie urojenie, że wszyscy go szanują. No to niech zmieni swoje postępowanie, a nie uważa się za wielką gwiazdę. To jest tylko i wyłącznie jego wina. Nikt nie lubi osób, które wiecznie pierdzielą o pieniądzach. I czego oni nie mają. Nie trawię takich osób. Nikt takich ludzi nie lubi. A on tylko całe rzeczy o tych pieniądzach. Gdyby nie ludzie, gdyby nie to, że zamieszkał u Konona, nigdy w życiu nie byłby kanału i nie wiadomo, gdzie by teraz był. Ale on tego nie widzi, nigdy nie będzie tego widział, że się wybił na plecach Konona. I w tej kwestii akurat Konon ma rację. No. I jeszcze a propos tego płaczu dzisiaj. Ojejku. I teraz wyobraźcie sobie, jakby przyszedł taki moment, że naprawdę mieliby go już całkowicie serdecznie dosyć i by powiedzieli naprawdę, bierz te swoje manatki, jak ci źle, i by go wystawiliby wszystko za drzwi i by go zostawili. Przecież on by się na tej ulicy zapłakał. On by nie wiedział, gdzie ma iść, bo on ani nie odnajduje się nigdzie, nie potrafi się normalnie wysławiać, nie potrafi pisać, czytać, nie potrafi się porozumiewać, do tego jeszcze jest za granicą. On po prostu nie wyobraża sobie, on by się po prostu zapłakał na tej ulicy. On musi mieć całe życie przy sobie jakąś przyzwoitkę, jakiegoś opiekuna, bo inaczej to on po prostu sobie nie poradzi, nie? Boże, normalnie jak dziecko. No co, no gorzej, w ogóle gorzej niż baba. I jak takie małe dziecko?
które w ogóle nie potrafi się ogarnąć w życiu. Nie wiem, no po prostu to jest masakra. I nawet niech on nie myśli sobie, nie wiem, no jeżeli oni go wpuszczą z powrotem na szkolną, po tym jak on cwaniakuje, on wszystkich wyzywa. Ostatnio jak po Sławku jechał. Po Rafale Kosno jak jechał. Po wszystkich. Po Kononie. Już drugi raz z rzędu, najpierw jak pojechał do tej Moniki, teraz drugi raz wywinął taki numer, ojejku, bo Wielka Gwiazda jedzie sobie do Niemiec. A teraz co, płacz, bo on musi do Polski, gdzie chce do Polski? Tam jest teraz Andrzej, tam nie ma już miejsca dla niego. No niestety za błędy trzeba płacić. Miałem już szansę wielokrotnie. Wie bardzo dobrze, że jedynym jego miejscem na ziemi jest Belweder. Nie ma innego miejsca, bo nikt w życiu nie będzie chciał z nim mieszkać na dłuższą metę. I nie będzie chciał go niańczyć. Bo z nim to trzeba wszędzie, jak z małym dzieckiem. Także opowiem się cieszę, że ten Konon go tam wziął i chciał. A teraz to niech sobie radzi sam i niech sobie idzie, gdzie mu się żywnie podoba. Ale na pewno, mam nadzieję, że go nie wpuszczą na tą szkolę. Szczerze, te wyświetlenia, które są teraz, są w porównaniu tam, gdzie był major, no też były, ale naprawdę, no teraz to też spore wyświetlenia mają na tym Mlecznym. I bez tego majora idzie sobie poradzić. Ten major tam jest absolutnie niepotrzebny. I te kłótnie tak zauważyłam, że zazwyczaj są tylko jak są te no wiadomo, no, Krzysiek ma takie odchyły, nie? Co kilka dni. Ale na przykład wczoraj w nocy akurat natrafiłam na live Konona z Rafą miał tego live'a. I powiem wam, że całkiem normalnie z Andrzejem rozmawiali. Dogadywali się. Także tylko jak te paczki, nie? Bo Krzysiek zazdrosny o to, że... Ale najlepsza paczka to były te kurde stare gacie, nie? Stare majty mu przysłali, to kurczę najlepszy prezent. No te paczki to są niemożliwe. Ale ogólnie no bardzo fajne, nie? Bardzo, bardzo fajne. Tylko, że no zawsze coś tam do tego Krzyśka wyślą i wtedy on się wkurza i wszystkim rzuca, nie? Także filmy są mega z tych paczek. I jeszcze pewnie będą, bo tam było sporo ich. 9 chyba bodajże. Ale tylko nie wiem ile było tam teraz otwartych, chyba ze 2. Także no, bardzo mi się podoba teraz, jaka jest atmosfera na szkole i mam nadzieję, że tak zostanie. I ten major absolutnie niech sobie radzi sam, jak chce, niech sobie wraca do tej Polski, a niech szuka pomocy u kogo innego, ale na pewno nie tam. Ja mam nadzieję przynajmniej, że oni go tam nie wpuszczą, bo według mnie on jest tam absolutnie niepotrzebny. Po tym, jak on się zachowuje, a jeszcze wczoraj jeszcze coś było, że on schaftał się, nie? No to no nie wiem, no po prostu syf totalny. Po prostu błazenada. Błazenada, dzieci nada, płacz, lament. Totalne po prostu dno, także nie wiem, piszcie co sądzicie o zachowaniu Lalusia z Bombasu, bo ja nic innego nie mogę powiedzieć. Nie wyobrażam sobie, żeby facet był aż taki nieogarnięty, nie? No facet w wieku 40, nie wiem, 5 lat, tak? Czy tam iluś. Po prostu tragedia, nie? No, gorzej niż z dzieckiem. Dobra, słuchajcie, tyle na temat tego. Teraz śpi, zobaczymy jak się obudzi, bo chcieli go zabrać tam, przecież płakał, ojejku, bo go zostawili, nie? No ale on nawet, kurde, tymi nogami nie potrafi przebierać, tak? Ma w dupie już wcięte, że po prostu nawet nogami nie potrafił. We dwóch nie potrafili, bo się wywracali mocno. I musieli z powrotem, żeby się przespał, żeby trochę wytrzeźwił. Zobaczymy, jak wytrzeźwił, jak wstanie. Ojejku, no... Tragedia po prostu. Dobra, trzymajcie się, miłego dziomka, pozdrawiam pana.